Muzeum Wojska Polskiego, w którym się teraz znajdujemy, to jest nowy gmach na terenie Cytadeli Warszawskiej. Zapraszamy Państwa oczywiście do odwiedzenia. Myślę, że jest to pozycja obowiązkowa. Obejmuje ekspozycja 1000 lat polskiej wojskowości. Od wojów Mieszka po dzisiejszych prawie że żołnierzy. Ale teraz rozmowa potoczy się o Bitwie Warszawskiej i o tej wojnie 1920 roku, która zadecydowała o tym, że Polska znalazła się ponownie na mapie świata i mapie Europy. Doktor Adam Buława, historyk wojskowości, były dyrektor Muzeum Wojska Polskiego, ale jeszcze w tym starym gmachu, dokładnie tak, tym takim już od lata tutaj nowy, piękny. Jak pan dyrektor ogląda to, co tutaj powstało, to z zazdrością pewnie. No ale też z dużą satysfakcją, że wreszcie Muzeum Wojska Polskiego jest u siebie, nie w gmachu wynajmowanym. Tylko 103 lata zajęło. Tak, ale to najpierw tam było kilka tych lokalizacji, ta ostatnia oczywiście w gmachu Muzeum Narodowego. Decyzja zapadła. Cieszę się bardzo jako radny Żoliborza. To jest też taki osobisty przyczynek do tej satysfakcji, bym powiedział. Tutaj będzie przychodzić sporo ludzi. Może pora, pomysł, żeby jakoś im ułatwić transport. Dokładnie tak. No to jest tak, że mamy tutaj tą wyspę muzeów, cytadelę muzeów, prawda, bo jest kilka gmachów. Wzgórze nawiązujące i do czasów jeszcze XVIII-wiecznych, czasów rozbiorowych, mamy Muzeum Katyńskie. Rzeczywiście kwestia komunikacyjna to jest to wyzwanie, ale myślę, że jakoś uda się temu podołać. Na miarę XXI wieku w końcu. No jasne. 1920 rok to była taka bitwa, no, na miarę Wiktorii Wiedeńskiej, która określa i na zawsze zostanie już w historii Polski i Polaków. I tu byśmy nawet powiedzieli, że historycy nie tylko polscy, ale i europejscy, ale i światowi wskazują Bitwę Warszawską jako jedną z tych decydujących, nie tylko 18, bo to różne są zestawy. No, ten zestaw 18 jest najbardziej może znany z lordem D'Abernonem na czele, ale też porównanie i do Wiednia, i do bitwy pod Poitiers. No, jednak zatrzymano, powiedzielibyśmy, kolejną nawałę ze wschodu. Tym razem było to, jak wiemy, to czerwone niebezpieczeństwo. No i znów, odwołując się do tych klasyków wojskowości, szczęśliwie, no, tak jak wtedy ocalono przed faktem, żeby w Oksfordzie nie uczono się Koranu, no to no przynajmniej nominalnie się obecnie nie uczy, że tak powiem, kapitału Marksa, tak? Tak bym powiedział, tam się poczytuje pewnie. No jasne, ale dla nas jest ważne to, że po pierwsze udało się zmobilizować całe społeczeństwo. To rzeczywiście byśmy powiedzieli w ten sposób. Cud nad Wisłą, określenie początkowo takie dosyć kąśliwe, szydercze, przez publicystów wendeckich ukute, z drugiej strony takie pokazujące, że no, co nam pozostaje, jak tylko, prawda, boska opatrzność, nadchodzi święto Matki Boskiej, w niebowzięcie Matki Boskiej, no więc tyle pozostaje. Ale tutaj, jak widzimy, ten cud jest, można powiedzieć, cudem zespolenia całego społeczeństwa, całego narodu. Rada, prawda, Obrony Państwa, gdzie politycy wchodzą różnych opcji, jest kierownictwo wojskowe, jest kierownictwo polityczne. Tak? Są politycy, którzy się angażują w, chociażby Wincenty Witos, premier rządu, prawda, ocalenia narodowego, no bo jednak rząd Grabskiego został zmuszony do dymisji, kiedy w spago mocarstwa przycisnęły i tam, no, niezbyt korzystne decyzje zapadły. Ale mamy tutaj tą konsolidację. Mamy armię ochotniczą. Mamy z jednej strony, prawda, marszałka Piłsudskiego, który jest wodzem naczelnym, ale mamy jego szefa sztabu Tadeusza Rozwadowskiego. Spór oczywiście o to, który z nich się przyczynił do, prawda, tego triumfu. Ja myślę, że prawda leży jak zwykle, może nie po środku, ale tutaj wspólny wysiłek. Jest naczelny wódz, jest szef sztabu generalnego. No i mamy Józefa Hallera, tak? Czyli właśnie tego generalnego inspektora i ta armia ochotnicza, bo pamiętajmy, że wysiłek był gigantyczny. 900 tysięcy ludzi pod bronią. Trzeba było sięgnąć po te rezerwy, po młodzież, po gimnazjalistów, po akademików.
No i tutaj symbol, prawda? Ksiądz Korupka, który właśnie z tą Legią Akademicką wyrusza. No ale on został znany już po tej bitwie, prawda? Zgadza się. Stał się takim bohaterem. Też bardzo młody człowiek w tym czasie. Post factum, ale ten symbol tutaj pozostaje. W każdym Wiadomo, razie... Wiadomo, że jakby każde takie wydarzenie składa się z kilku elementów. My żyjemy w legendzie, tak? W tym, co zostało z historii, które zostało opowiedziane, mitom również, a... Może ważne jest tak spojrzeć na tą bitwę pod kątem strategicznym, bo Rosjanie nie pierwszy raz szli na Polskę. Tuchaczewski chciał powtórzyć ten manewr Dybicza, tak? Na czym on polega? No więc powiedzmy tak, Dybicz... To jest 1831 rok, powstanie listopadowe, właśnie wojna polsko-rosyjska. Polska ma jedną z najlepszych armii w Europie wówczas. I analogii jest więcej, bo wtedy armia carska miała iść na kontynent europejski, żeby tłumić rewolucję. Obecnie armia bolszewicka szła w głąb Europy, niosąc, że tak powiem, te sztandary rewolucyjne, aby tą rewolucję tam wzniecić, prawda? Co ciekawe, Tuchaczewski, jeden z przodków jego, walczył właśnie w 1831 roku i zginął podobno właśnie w bitwie o Warszawę, tej już wrześniowej. W każdym razie tutaj historycy mówią, że to nie był też klasyczny manewr Dybicza, to była taka próba połączenia manewru Dybicza i później, czyli Dybicza, manewr się nie udał dzięki bitwie Grochowskiej, wielka bitwa walna. Takie taktyczne, byśmy powiedzieli, no nierozstrzygnięte starcie, ale pokazujące, że armia jest tutaj znakomita. To była jedna z najlepszych armii, armia Królestwa Polskiego w roku 1831. Ale wiemy, że ostatecznie Warszawa została zdobyta we wrześniu 1831 roku. Już nowy wódz naczelny, czyli właśnie mówimy tutaj o Paskiewiczu, prawda? I tutaj też podobne było rozwiązanie, czyli z jednej strony idą, prawda, armie na Warszawę i wiemy, że dojdzie do tej walki na przedmościu stolicy. Radzymin, prawda, Ossów, to jest właśnie ten obszar, ale też wiemy, że część miała obejść, tak? Tak jak to ostatecznie zrobili Rosjanie w 1831. Przez Płock, przeprawiając się przez Wisłę. Przy wsparciu Prusaków, którzy byli teoretycznie neutralni, a de facto sprzyjający. I nagle obrońcy Warszawy, przygotowani do bitwy od strony wschodu, mają tak kolumny maszerujące od zachodu. Tak, i tak było 31, reduta na Woli. Ale no, można powiedzieć, tych cudów było wiele. Mówiliśmy o tym cudzie konsolidacji, ale też małe cudy, takie jak na przykład zdobycie radiostacji bolszewickiej. Zagłuszano potem, co ciekawe, tutaj niedaleko stąd, tu się znajduje właśnie budynek, gdzie znajdowała się radiostacja. Ta sama radiostacja w 18 roku Józef Piłsudski ogłosił światu istnienie państwa polskiego, a w 20 stąd zagłuszano właśnie rozkazy, aby ta... Na częstotliwościach wojska rosyjskiego. Dokładnie tak, nadawano... Pismo Święte. To jest znów kolejne zwycięstwo ducha nad materią, ale zauważmy, co się jeszcze wydarzyło. Otóż właśnie Korpus Gajchana i jedna z armii zostały zawezwane, żeby tutaj do Warszawy przybyć i wesprzeć, prawda, tych idących na stolicę tej niepokornej Polski. No ale nie zrobiono tego i oni gdzieś tam szli na Płock, gdzieś tam ku Toruniowi. Historycy ironizują, że nie walczono z Polakami, a z, de facto z traktatem wersalskim, tak trochę ironicznie, ale to był kolejny cud. Tak? Cud był taki, że nawet Rosjanie zdobyli plany wstępne całej bitwy przy jednym z poległych oficerów, ale stwierdzili, że to jest, podpucha, że to jest po prostu... Czyli mogli wiedzieć, że od południa zmiłka, prawda, w plecy uderzy im sztylet przygotowany przez Piłsudskiego. Stwierdzili, że to jest na tyle nierealne, że ta armia już się tak załamała. Oni już byli przekonani, już gotowali się de facto do ogłoszenia, odtrąbienia Warszawa wzięta po raz kolejny w dziejach, prawda? Jeszcze jeden cud. Tak? Cud polegający na tym, że Stalin, który był, można powiedzieć, komisarzem politycznym na froncie południowym, dostał rozkaz od naczelnego komendanta Armii Czerwonej Kamieniewa, żeby oddelegować Armię Budionnego, jedną z armii z tego frontu południowo-zachodniego, ale on stwierdził, nie, trzeba wziąć Lwów, idziemy na Włochy, będziemy tą rewolucję tam wzniecać, prawda? I co się dzieje? Okazuje się, że on tego nie zrobił, bo stwierdził, znaczy nie poszedł ku Warszawie, zignorował ten rozkaz. No i to zauważmy, znów potencjał rosyjski na tym głównym kierunku uderzenia został, że tak powiem, zmniejszony.
No ale to, co się tutaj wydarzyło, prawda, gdzie ta żelazna de facto dywizja bolszewicka zostaje w pewnym momencie powstrzymana właśnie przez tych młodych ludzi, pod Ossowem, prawda? Czy pod Radzyminem, gdzie, jak wiemy, walki się toczyły, przechodziło to miasto z rąk do rąk tak naprawdę. I generał Haller przyjeżdża samochodem wizytować na froncie, a z drugiej strony znany ze swojej pobożności, no tak naprawdę modli się codziennie. To też jest dosyć znaczące. To połączenie jakby wiedzy wojskowej, no jednak zaufania opatrzności. Generał Haller, teraz mamy te manewry czy plany zdobywania stolicy z 1831 roku. Józef Piłsudski, no literat, ale samouk, historyk, zna to, wie jak te wojska mogą się poruszać i wymyśla plan operacji warszawskiej. Tak. I zdaje się, że to był moment, kiedy ten plan wyszedł, ale on był przygotowany między innymi nad Bugiem. Tak, już wcześniej się jakby szykowano, żeby powstrzymać armię. To powiedzmy, na czym ta operacja Piłsudskiego polegała. No oczywiście mamy tutaj front północny, na czele którego stoi też nominalnie generał Haller. Tam podlega mu i generał Latynik, i generał Sikorski nad Wkrą. W każdym razie chodziło o to, żeby wytrzymać na tyle, żeby dać czas temu właśnie kontruderzeniu z Nadwieprza. Na czele dwóch armii stanie tam sam naczelny wódz Piłsudski. Uderza w słabą grupę osłonową mozyrską. To jest zaskoczenie, bo Polacy się przegrupowali, dokonali takiego niezwykłego manewru. No, Rosjanie stwierdzili, że to jest już niemożliwe. Właściwie Polacy to są już... cud logistyczny, bo to ludzie, którzy mieli w nogach 1000 kilometrów marszu, konsekwencje, no jednak niedożywienia, bo oni się wycofywali, ale też warto zauważyć, z jednej strony ten opór zaczyna tężyć, pomalutku, pomalutku, no i wreszcie właśnie ci musieli zyskać czas, żeby tamci mogli się przegrupować i dokonać tego właśnie kontruderzenia. Oczywiście Sikorski też działa tutaj nad Wkrą, no a z drugiej strony właśnie idzie to właściwe kontruderzenie z Nadwieprza. To jest z południa. Z południa jest to wielkie zaskoczenie. Też byśmy powiedzieli, Piłsudski, można powiedzieć, był i szachistą, ale był też, grał w karty, prawda? I chcę tutaj powiedzieć, że przygotowanie tej planszy, to jest jego między innymi zasługa, tej planszy, gdzie się ta wielka rozgrywka dziejowa, można powiedzieć, odbyła. No to jest prawie 800 kilometrów, no 500, nie? No, w ogóle mówimy Bitwa Warszawska, bitwa na Przedmościu Warszawskim, no to wiadomo, 13, 15 i później pościg, ale zaczęło się 12, a właściwie trwało do 25. Obszar szerzej rozumiany, no to nawet obszar dzisiejszego Beneluxu, można powiedzieć, więc to wielkie starcie. Wojna, oczywiście cała wojna roku 20 to jest wojna manewrowa, wielkie zagony kawaleryjskie, bitwa później pod Komarowem. W każdym razie jeszcze chcę powiedzieć, że no mieliśmy tutaj znakomity nasz wywiad wojskowy z Janem Kowalewskim, złamanie szyfrów bolszewickich. No i to tak jeden z historyków porównał, że to tak jakbyśmy grali w karty z przeciwnikiem, a mając za jego plecami lustro, więc wiedzieliśmy, jakie on ma atuty w ręku. No i właśnie, oczywiście łód szczęścia też był potrzebny. Zawierzenie, prawda, w opatrzność, o czym już niejednokrotnie było powiedziane, udało się. A Zachód już niestety, politycy oferowali mediację, ale na warunkach upokarzających dla Polski, na to się zgodzić nie mogliśmy. Wzięliśmy los we własne ręce. No i też Piłsudski zaryzykował, no bo gdyby przegrał, broniąc się Warszawy, prawda, no to wszyscy by rozumieli potem, no cóż, nie udało się. To był blef, on oczywiście w pewnym momencie nawet się formalnie napisał, swoją dymisję złożył na ręce premiera. Premier tego nie przyjął. Wiemy, że były duże naciski ze strony sojuszników zachodnich, bo tam niezbyt był przez nich mile widziany. No wiadomo, sojusznik Niemiec przecież walczył po stronie Niemiec z Rosjanami. Tak, więc ale mamy też generała Weygandę, który potem ewentualnie był też, można powiedzieć, lansowany na tego, który był ojcem zwycięstwa. On sam powiedział, nie, no, Polacy zrobili to. A Piłsudski sam komentował, że generał Weygand proponował zbudowanie okopów wzdłuż całej granicy
Polski i bronienie ich, tak jak Francuzi w czasie I wojny światowej. Zresztą Francuzi mieli swój cud nad Marną, tak? Kiedy udało się ocalić Paryż, więc też takie porównanie. Ale my mówimy o historii Polski i o tym, jak, do czego, jak to się udało. Bitwa decydująca i w naszych dziejach, i w dziejach kontynentu, i myślę, że jedna z najbardziej, miejmy nadzieję, znanych, i powinno tak być, żebyśmy o niej przypominali, chociażby w taki dzień jak dzisiaj, całemu światu tak naprawdę. Polski radiowywiad, bardzo słusznie pan wspomniał, że to była kluczowa sprawa, ale absolutnie tajna. To w ogóle, nie wiem, w latach 60. zaczęło się mówić, że... Niedawno już książki zaczęły na ten temat szersze powstawać, ale też i właśnie Kowalewski otrzymał od Piłsudskiego odznaczenie już po wojnie. Miała się wywiązać taka rozmowa. My wiemy za co, więc też nie chciano specjalnie tego wątku rozwijać. Inna sprawa, że potem Japończycy nawiązali kontakt z Kowalewskim. Jego doświadczenia w, prawda, łamaniu szyfrów sowieckich były tutaj bardzo cenne. Ten słynny grzebień cały czas miał ze sobą? Tak jest. Ale co z tym grzebieniem było? No tam oczywiście on właśnie złamał, tak? To jest ta próba właśnie złamania szyfru strony przeciwnej w taki najbardziej prosty sposób. No i się rzeczywiście udało. Ja, on szukał słowa dywizja w tych rzędach cyfr i uznał, że ta dywizja musi mieć te słowa i w odpowiednim miejscu. Dokładnie. Jak się znalazła taka kombinacja, no to już mamy szyfr. Podobno to był jakiś nocny dyżur, wziął zastępstwo, nie miał co robić. I tak, no oczywiście to jest oczywiście anegdota, którą profesor Nowik przytacza. Myślę, że pewnie tak było. Czyli wielkie wydarzenia historyczne mają czasami taki prozaiczny początek. Taki prozaiczny początek. Ten Bitwa Warszawska miała oczywiście ogromne konsekwencje, no przede wszystkim takie, że Polska uzyskała te 20 lat swobodnego życia. No, mówimy, Druga Rzeczpospolita, tam, tego, ale to było 20 lat, to jak nic w ogóle. To jak od początku do końca, to tak jak teraz od I roku 2000. Fuller, taki historyk, klasyk wojskowości, mówił, żeśmy rzeczywiście na te 20 lat powstrzymali wskazówki bolszewickiego zegara. Tak? A możemy sobie wyobrazić, co by się stało, zresztą już zapowiedzi były, co robili bolszewicy z inteligentami, z duchownymi, jeszcze na razie bolszewicy, ale potem, no mówiąc krótko, Katyń przyspieszony, czy operacja Polska NKWD z lat 30. Inna sprawa, że to były ofiary pewnego kompromisu, jakim był, prawda, pokój ryski. To, że ci Polacy tam się znaleźli jednak z tych dalszych kresów pod panowaniem sowieckim. No i tutaj zemsta Stalina, między innymi za rok 20, on podobno miał obsesję antypolską wręcz. Ten polski brud kazał zetrzeć. No a tutaj w roku 20 Polacy się postawili, zatrzymali ten pochód, upokorzyli tak naprawdę Armię Czerwoną. Myślę, że to jest warte przypomnienia. No a potem niestety 39, 44. Z kronikarskiego obowiązku musimy powiedzieć, że wojna trwała od kwietnia, od operacji kijowskiej, ale nie skończyła się. Bo wojna się zaczęła w lutym 19 roku, tak? Tam mamy jeszcze oczywiście pierwszą wyprawę wileńską, tam mamy jeszcze wcześniej wycofywanie się Niemców z tego tak zwanego Oberostu, no a potem to zetknięcie się z bolszewikami, tu redaktor rzeczywiście słusznie zauważył, wyprawa kijowska, potem to było tak przedstawiane niestety także i na zachodzie przez prasę, że to polski imperializm. Ale to była wyprawa prewencyjna, tak? To była ta wizja Piłsudskiego, żeby stworzyć sobie kordon państw sojuszniczych, między innymi właśnie Litwy. No z Litwinami się też nie udało. No z Ukraińcami, no z Petlurą, z tym odłamem Ukraińców się udało. Postać warta przypomnienia. To jest taki bohater, prawda, którego warto postawić w rzędzie naszych, że tak powiem, sojuszników wartych przypomnienia. No niestety właśnie w Kijów trzeba było opuścić. Także te koleje losu się dosyć często zmieniały, jak to mówił Piłsudski. To możemy o legitymacji. Ta muzyka wojny, prawda, można powiedzieć, rżnęła wściekłego galopa. Czyli z jednej strony byliśmy pod Kijowem, zaraz byliśmy pod Warszawą, potem znów byliśmy gdzieś tam nad Niemnem, więc to była rzeczywiście wojna na wielkim... To może zakończmy ten wątek. Bitwa warszawska, no, zatrzymuje postęp wojsk bolszewickich, ale go nie kończy. Oni odtwarzają te armie. Tak. Dopiero bitwa nad Niemnem. Dokładnie. Ostatecznie ich
pokonała, która ta bitwa nad Nienem była w dużym stopniu powtórzeniem tej operacji. Dokładnie tak. Tutaj warto jeszcze przypomnieć, prawda, tego Biodonnego idącego na Lwów i bitwę pod Zagórzem, polskie Termopile. Jesteśmy w Muzeum Wojska Polskiego, tutaj znajdują się też właśnie pamiątki z tego okresu. W każdym razie, powiedzielibyśmy, że zrobiliśmy to tak naprawdę przede wszystkim własnymi siłami. Myślę, że warto to podkreślić. Oczywiście mamy tutaj sojuszników ukraińskich, jakichś kozaków, białych Rosjan, czy nawet oddział białoruski Bałaszewicza. Mamy eskadrę amerykańską, prawda, kościuszkowską tak zwaną. To było spłacanie długu wdzięczności za Kościuszko i Puławskiego. Mamy doradców, czy francuskich, czy nawet szefa misji brytyjskiej, prawda, Descartesa znanego, który się zafascynował Polską i potem tutaj pozostał jako... W Modlinie wtedy służył generał, późniejszy generał, a wtedy kapitan de Gaulle. Tak. No ale politycy niestety grali swoje, a Piłsudski realizował to, co uważał za stosowne, ponieważ on uważał, że z mocarstwami powinniśmy się liczyć, jeśli chodzi o granice zachodnie. Natomiast jeżeli chodzi o wschód, to drzwi pozostają otwarte i pytanie, kto je otworzy, prawda? Bolszewicy chcieli to przepierzenie, jaką nazywali Polskę, może tak powiem, siłą zdobyć i pójść dalej, prawda? Po trupie Białej Polski, to jest ten słynny rozkaz Tuchaczewskiego, zadano kłam właśnie temu stwierdzeniu. Polska okazało się nie dość, że żyła, ale jeszcze potrafiła tą niepodległość odzyskaną niemalże cudem znów, prawda, w 18 roku obronić. To było niezwykle trudne. Kraj był wyczerpany, zmęczony. Wszyscy czekali już na odbudowę pokojową. To trzeba było po raz kolejny się zmobilizować, co się udało i co świat ze zdumieniem. No też warto wspomnieć o mobilizacji po stronie rosyjskiej. Tam trwała wojna domowa. Jedni rżnęli drugich, biali bolszewików, bolszewicy białych. A kiedy padło hasło idziemy na Polskę? No to już się pojawiają na posiedzeniach, prawda, gremiów kierowniczych partii, prawda, bolszewickiej. To już pod koniec roku 18. No tak, padło to hasło i wtedy się okazało, że jest zjednoczenie narodowe, że byli carscy oficerowie, dokładnie, zapisują się do armii. Chociażby, prawda, zresztą wielu z nich. No inna sprawa, że potem padli ofiarą czystek, prawda? To już jest inna. No bo przegrali, chociaż jakby zwyciężyli, też by padli taką ofiarą, bo była czystka przecież oficerów po II wojnie światowej. Sam Tuchaczewski w latach 30. Niektórzy mówią, że ci prawda, którzy, no że tak powiem, maczali ręce w porażce pod Warszawą, potem musieli za to dziwnym trafem właśnie odpokutować. No ale to jest takie państwo, typ państwa rosyjskiego, jeszcze o legitymacji historycznej, bo myśmy walczyli o granice z 1772 roku. Upadły państwa rozbiorowe, nie było Austrii, nie było Cesarstwa Rosyjskiego, nie było Królestwa Prus. No wobec tego układ ich rozbiorowy nie istnieje, tak? Więc uprzejmie prosimy zwrócić nam nasze mieszkanie, które tutaj jest i ma określone granice. Tak, ale to jest właśnie to starcie tych dwóch wizji. Tam historycy się spierają, czy tam nie było więcej tych punktów stycznych. Czyli Piłsudski, ta wizja, akurat mówimy o wschodnich terenach, prawda? Federacyjna, stworzenie właśnie Litwy, Białorusi i Ukrainy w takim odtworzeniu pewnego związku, oczywiście pod polską egidą. A z kolei endecy mówili, nie, trzeba zasymilować głównie te tereny, gdzie jednak Polacy są tym elementem silniejszym właśnie na tych terenach, powiedzielibyśmy, kresowych. Bo to była ta ideologia narodowościowa końca XIX wieku, dokładnie. Samostanowienia narodów, tak, że dokładnie. Nawet najdrobniejszy narodek może mieć chociaż, własne państwo. Chociaż, co ciekawe, sami bolszewicy mówili też o tym, prawda, prawie o samostanowienia, tylko oni to rozumieli w takim duchu, że no, te narody oczywiście mogą stanowić, ale w obrębie Związku Szczęśliwości, czyli Związku, prawda, Federacyjnych Republik Europejskich, bo tak to sobie wówczas wyobrażano. No i widzimy, ci, którzy nie weszli w ramach tego państwa polskiego, no to potem mieliśmy Hołodomor na Ukrainie. Nigdy by do niego nie doszło, gdyby granice były z 1772. To prawda, aczkolwiek jednocześnie bardzo często się zapomina o tym, że nie mieliśmy wtedy tak naprawdę układu, znaczy porządku wersalskiego. To był porządek wersalsko-ryski, czyli można powiedzieć, że w tej części kontynentu
to pokój Ryski jakby ustanowił pewien porządek, który obowiązywał, o czym już mówiliśmy, te właśnie 20 lat, prawda, od 21 do 39, no może krócej, tak? Ale to był nasz wkład właśnie w mapę kontynentów, to, że tak się przedstawiał porządek całej Europy politycznej. Patrzymy na tą wojnę z 1920 roku i zastanawiamy się, jakie to ma przełożenie na dziś. Bo wojna trwa wschodzie, na tych samych prawie że terenach, co wtedy. No. Z jednej strony jest, no tutaj wiele przestróg dla polityków. Ja wiem, że to znów brzmi może trywialnie czy patetycznie, ale wtedy się dogadano, wtedy się porozumiano, prawda? Wtedy ci twórcy niepodległej, o których się często mówi, oni często byli, że tak powiem, bardzo sobą skonfliktowani, ale wtedy stwierdzili koniec animozji, prawda, wrógu bram, jesteśmy razem. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, no to te sojusze, prawda? Też myślę, że warto w tym kierunku myśleć, żeby te sojusze były jednak, miały jakieś przełożenie bardziej konkretne. I oczywiście to taka podbudowa patriotyczna, to wychowanie tego pokolenia. Wiele pokoleń walczyło o tą niepodległość. Wydawało się, że ona jest i co, i mielibyśmy ją stracić? To wydawało się czymś. A to były raptem 2 lata tej niepodległości. Dokładnie, nie? Tak. 1900, nawet półtora roku. 1918, listopad przecież, tak? 19 cały i kawałek 20. Ale pamiętajmy o tym, że my toczymy wtedy walki o granice nie tylko na wschodzie. I to ciekawe, najpierw także z Ukraińcami, przecież o Lwów i o tą Galicję Wschodnią. Ale walczymy i z Litwinami, i nawet z Czechami, którzy wykorzystują tutaj nasze problemy. Później mamy tą kwestię Śląska-Cieszyńskiego i prawda, Zaolzie. Ale i oczywiście z Niemcami. Mamy powstania wielkopolskie, mamy powstania śląskie. To wszystko się dzieje w bardzo krótkim okresie czasu. A ta armia tak naprawdę powstaje, powiedzielibyśmy, niemalże z niczego. Mamy i Błękitną Armię, która przybywa z zachodu, znakomicie wyposażona, przygotowana. Mamy właśnie z różnych armii zaborczych oficerów i żołnierzy. Mamy peowiaków. To jest coś niezwykłego, że to wszystko się udało scalić, połączyć. No i to jest ten cud, o którym pan mówi, że Polacy się dogadali i zrobili coś wspólnie, niezależnie można od było, wszystkich możliwych. Można. I myślę, że to jest to przesłanie, bo tylko trzeba chcieć. I to będzie puenta tej rozmowy. Można, tylko trzeba chcieć. Doktor Adam Buława, historyk wojskowości, były dyrektor Muzeum Wojska Polskiego. A my państwa zapraszamy na kolejną rozmowę, może już bardziej o współczesnej Wojsku Polskim, o tym, co dzisiaj nas czeka na defiladzie.